Najwcześniejsze wspomnienie to jest wspomnienie z roku 58, kiedy ja byłem młodym człowiekiem po Komunii Świętej, a on wizytował wtedy dekanat oświęcimski. Nie był w mojej parafii, natomiast był w parafii, do której często z rodzicamiśmy chodzili, mianowicie parafii Wilamowice obok Oświęcimia, i wtedy pamiętam, jako szkolny człowiek, dziecko, po raz pierwszy widziałem młodego biskupa Karola Wojtyły, który miał niecałe 40 lat. Dziś to wiem, ile miał lat, bo wtedy nie wiedziałem. Który mianowicie pomagał ówczesnemu biskupowi Beziakowi, czy arcybiskupowi Beziakowi. Znaczy był człowiekiem, który z jednej strony jakby niósł w sobie pewien taki, nie chcę używać słowa majestat, bo to nie jest prawdziwe, ale czuliśmy pewien taki duchowy respekt wobec jego osoby. Znaczy był kimś takim, który się nam jawił jako młodym studentom, jako wielki, a równocześnie w każdym spotkaniu, czy to spotkaniu z rocznikiem, czy spotkaniu z całym seminarium, które wówczas miało pewnie około 180-170 osób, potrafił być bardzo bliski w znaczeniu sposobu prowadzenia rozmowy, a zwłaszcza było to widać, i to jest rzecz, która tu już nic nie projektuje, było to widać podczas rozmów indywidualnych. To znaczy widać było tę przestrzeń, którą on stwarzał, nie zagadywał, ale widać było, jak on, rozmawiając z nami indywidualnie, z każdym klerykiem raz w roku rozmawiał. Do niego się chodziło tam dane popołudnie, jak miał czas, 10 szliśmy i z każdym indywidualnie te paręnaście minut rozmawiał o różnych sprawach, o parafii pochodzenia, o duszpasterstwie, o studiach, o myśleniu o przyszłości i tak dalej. I tu było widać, jak słuchał. Miał dar postawienia pytania i słuchania, jakby takiego schowania się, co wcale nie było takie dla nas rozmawiających łatwe, bo dlatego, że człowiek się zastanawiał, w jaki sposób na to jego takie heurystyczne, nieraz trudne pytanie odpowiedzieć, żeby z jednej strony nie było to banalne i płaskie, bo nie na taką odpowiedź wytrzymało się, czekał, a z drugiej strony, bo każdy z nas miał świadomość tego, że w tym była jakaś głęboka także psychologia. On nas po prostu sprawdzał, na co nas stać, co potrafimy, jakich strun w naszej tej odpowiedzi dotykamy. I to mianowicie, uprzedzając jakby rozmowę dalszą, powiem, to zwiastowało i to było obecne zawsze w jego życiu, to co ludzie potem podkreślali. Nawet w tłumie z każdym rozmawiał tak, jakby tylko ten jeden istniał. Nawet jeżeli to była sekunda spojrzenia oczu, a zwłaszcza gdy to były 2-3 zdania, to jakby się wyłączał z tego tłumu, czy wyłączał tego człowieka. To, co dzisiaj potrafi zrobić kamera, nie potrafi zbliżyć tego człowieka i go pokazać tak do papieża, taką kamerą była jego osobowość, bo to jest dar takiego rozmawiania z ludźmi. To był człowiek, który nigdy nie przygniatał swoją osobą, swoim autorytetem, mimo że był, wiadomo było, że był wielkim, znaczącym biskupem, że był kardynałem, myśmy tego nie czuli. Czuliśmy bijący od niego jakiś tam majestat, ale to był majestat, który po prostu polegał na tym, że człowiek się cieszył, że się mógł z nim spotkać. I to autentycznie, bez żadnej przesady. Natomiast to, że myśmy czasem nie dorastali do jego pytań, do jego toku rozmowy, to był jednak człowiek, który był i filozofem, i teologiem, i w tych swoich pytaniach był taki normalny, ludzki, ale w tych pytaniach się wyczuwało głębi i oczekiwanie nie na taką płaską odpowiedź. On mnie posyłał na studia, po 2 latach bycia wielbłażnym wikarem, mnie zawołał do siebie i mówi w ten sposób, że chciałbym, żebyś poszedł robić doktorat z katechetyki, ale żeby ten doktorat był poprzedzony licencjatem z dogmatyki, żebyś był pogłębiony teologicznie ogólnie, a potem dopiero zrobił kierunek pastoralny, co było bardzo mądre, dziś to widzę. Ale próbowałem się bronić, to znaczy mówić, że nie bardzo się widzę, że się lepiej widzę w duszpasterstwie. A Ojciec Święty mówi, mnie też nie pytano, kiedy w 1946 roku, tylko nawet mnie wcześniej wyświęcono, a szedłem do seminarium, żeby być duszpasterzem. Więc to, jeżeli możesz potrzebę Kościoła zobaczyć, to spróbuj ją zobaczyć i uwierz, że to, co mówię, jest wyrazem woli Kościoła. No więc chyba taka dyskusja dość krótko się w tym aspekcie, czy pójdę, czy nie pójdę, zakończyła. No i poszedłem oczywiście. I na pewno to była jedna z ważniejszych rozmów, która zadecydowała w znacznym stopniu potem o kierunku mojego życia. Natomiast takich spotkań w ciągu tych 11 lat dokładnie, bliskiej bytności, bo nieznajomości, to było niepokorne zupełnie, było wiele. To znaczy imponował wtedy, kiedy przemawiał w takich ważnych momentach, jak na przykład
procesja Bożego Ciała. Myśmy na nim zawsze w seminarium czekali. To był czas, kiedy nie wolno było chodzić z procesją na rynek. On tam w tych kazaniach przy poszczególnych ołtarzach tej krótkiej procesji mówił rzeczy wtedy jasno. Wtedy było widać Wojtyłę takiego, jak później był jako papież, dlatego że bardzo często patrzyliśmy na Wojtyłę jako klerycy, potem jako młodzi księża, że te kazania były jego bardzo mocno filozoficzne, przez to trudne. I jak się je słuchało, to nie tylko świeccy, ale także kleryca, może i księża, mówili, że to jest trudna refleksja. Dopiero potem, kiedy zostały wydrukowane z taśmy, bo to ludzie nagrywali, kiedy został papieżem, to się okazuje, jaki tam jest wielki ciąg logiczny. Ale to nie zmienia zdania, że jako kazanie była to forma niekoniecznie łatwa do przyjęcia, trudna. Natomiast on potem, jak został papieżem i trzeba było mówić pastoralnie do ludzi całego świata w pielgrzymkach do Polski, to ten styl się zmienił i nie dopiero wtedy, kiedy został papieżem. On był obecny, papież po prostu wiedział, kiedy i jak trzeba mówić, na procesji Bożego Ciała, czy na procesji na Skałce, on potrafił artykułować sprawy, konkretne problemy. I te wydarzenia, te procesje Bożego Ciała, czy powiedzmy procesja na Skałkę, czy tego typu duże uroczystości, walka o Kościół w Nowej Hucie, gdzie był taki konkretny, klarowny, mocny w swoim słowie, to nam imponowało i to nam zapadało bardzo, bardzo w pamięci. Natomiast najbardziej wspominam te wszystkie spotkania, zwłaszcza rocznikowe. On przyjeżdżał na zjazdy rocznikowe księży poszczególnych i wtedy po mszy świętej to spotkanie przy stole było braterskim, prawdziwie braterskim spotkaniem z biskupem, gdzie myśmy tam coś dopowiadali. Czasem to były takie przekomarzania się, czasem takie przypowiastki, które jemu dużo mówiły o naszych nastrojach. Więc myślę, że te spotkania były ważne jako takie. Natomiast ważne były także wszystkie spotkania indywidualne czy półindywidualne. Miałem okazję być, mieszkając już jako student do licencjatu przy parafii, w której on kiedyś podczas wojny mieszkał w Raciborowicach. Była wizytacja, on przyjechał na wizytację i mnie wyznaczył do mówienia kazania na drugi dzień. W sobotę przyjął obierzmowanie dla młodzieży. No i siedzieliśmy długo wieczorem jeszcze, bo on wspominał o tym, jak tu podczas wojny mieszkał jako kleryk, bo jeszcze seminarium nie było wtedy, kiedy skończył pracę w kamieniołomie. Opowiadał nieżyjącym wtedy proboszczu księdzu Jamrozie. I tak żeśmy gadali z 2 godziny wieczorem po przykolacji. Ja mówię na końcu tak, że może jednak by ksiądz kardynał, to oni czekają, 5 lat czekają na to kazanie, ta młodzież mnie tu słuchają za każdym razem. Może by ksiądz kardynał jednak powiedział to. Też świadczy o tym, jak można z nim być bezpośrednie. No coś tam zmienił temat i szliśmy dalej. Później wstajemy, już jest wieczór, papież idzie, czy kardynał do swojego pokoju i pytam się, kto będzie mówił to kazanie jutro. No ten, co jest wyznaczony i nie było żadnej. On dopowiedział przed błogosławieństwem, natomiast ja musiałem przy nim to kazanie mówić, co wcale nie było takie proste. Miałem 2 lata kapłaństwa czy 3, więc jakieś tam napięcie było, ale jakoś tam powiedziałem, w każdym razie w protokole z wizytacji to odnotował, że nie było najgorsze, więc myślę, że tego typu spotkania zostają w pamięci bardzo długo. To była skromność, że tak powiem, wynikająca, że tak, jak to nazwać, no, wynikająca z jego stylu bycia z ludźmi. Znaczy było widać, że on jest prosty, on zawsze chodził w czarnej sutannie. Ja go nie widziałem nigdy w kurii, czy jak byłem księdzem, czy w seminarium, w jakiejś tam sutannie z obszywkami. Owszem, jak były uroczystości, to tak, ale normalnie w czarnej sutannie z krzyżem. I robił to w sposób zwyczajny, normalny. Przychodził bardzo do seminarium plantami, sam czy z kapelanem. Więc to była ta prostota, skromność widoczna i w kontakcie z ludźmi. Ale on jeszcze miał jeden wymiar, że tak powiem, może nie tylko skromności, o czym dowiadywaliśmy się znacznie później, czy przy okazji rozmaitej, to znaczy on po prostu w tym swoim pokoju nic nie miał. To znaczy nawet z takich rzeczy osobistych, jak bielizna, ubrania, bo on porozdawał wszystko. Jeżeli ktoś przyszedł do niego, potrzebował, to dawał. Także była przy nim taka starsza pani Maria, która się nim tamtym domem opiekowała, gdzie on mieszkał, to mówi, że trzeba było pilnować, żeby nie rozdał wszystkich skarpetek, żeby miał w czym chodzić. I to robił w sposób niemanifestujący, to po prostu robił. No, natomiast ludzie, którzy byli blisko niego, wiedzieli, że taki był. I to też był jeden wymiar jego takiej osobowości, o którym się może czasem mało mówi. On wcale w odczuciu Polski, jak patrzyłem przez pryzmat Lublina, nie był znany jako taki wielki. Dlatego, że on zawsze żył w cieniu Wyszyńskiego. Nie mówił kazań wielkich, bo odprawiał mszę, a Wyszyński zawsze mówił. Nawet podczas ostatniej wizyty w Niemczech, tuż przed wyborem, to było bodajże
w maju czy w czerwcu roku 78. Też mimo, że znał niemiecki, to po wszystkich tych spotkaniach z episkopatem niemieckim i z państwem, z rządzącymi niemieckim w tle wielkiego prymasa tysiąclecia. A więc to pierwsze, co mi się uświadomiło, choć myśmy w Krakowie odczuwali jego wielkość, ale powiem jasno, to znaczy ani przy pierwszym konklawie, ani przy drugim tak naprawdę nikt nie wierzył w to, że może być nie tylko Wojtyła, ale że może być papieżem nie Włoch. A wręcz przeciwnie, mówiliśmy, że to jest chyba jeszcze na tym etapie niemożliwe, jeżeli już, to na pewno nie Polak, ale jakiś tam Niemiec, czy Hiszpan, czy tych, których jest dużo. Natomiast po tym pierwszym konklawe ta myśl została odłożona do lamusa i jest faktem, to zauważyliśmy, ja byłem jeszcze wtedy w Krakowie, kiedy zmarł końcem września 78 papież Jan Paweł II po 33 dniach, że coś w papieżu się zmieniło. Dziś to potrafię wytłumaczyć, wtedy nie. No bo jeżeli został półtora miesiąca później wybrany papieżem, to w głosowaniach przy pierwszym konklawie te głosy też musiały koło niego chodzić. I widać było, że papież się zatrwożył. Nie tylko smutkiem i śmiercią, że umarł Jan Paweł I, tak lubiany papież wcześniej, po 33 dniach, ale także czymś więcej. No ale to tylko wiedział on tak naprawdę. Ale powiem także, żeby nie że tak powiem, ideologizować czy nie idealizować przeszłości, że wielu w Krakowie mówiło w ten sposób, że nie, to jest niemożliwe, to za wcześnie jeszcze. Także nawet jak wyjeżdżał na pogrzeb i na konklawę to drugie, to takiego przekonania powszechnego nie było, choć takie oczekiwanie było. Właśnie, taki wpływ na kapłaństwo, na pracę ekscelencji miał właśnie kardynał Karol Wojtyła i papież Jan Paweł II. Znaczy ogromny, dlatego że ja myślę tak, że no, kto się chciał nauczyć przy nim, jako przy kardynale, jako przy potem patrząc na papieża, kto się chciał, bo jak się ktoś nie chciał, to się nie nauczył. To się mógł nauczyć pewnego sposobu sprawowania kapłaństwa, czy pełnienia posługi kapłańskiej, czy biskupiej. Ja nie wiem, czy się nauczyłem, czy nie mogłem się nauczyć dużo więcej, na pewno tak, ale znaczy, on nigdy nie mówił, jakim trzeba być księdzem w kancelarii, jakim trzeba być księdzem w konfesjonale. Po prostu bardziej pokazywał swoim sposobem rozmowy z człowiekiem, traktowaniem człowieka, pójściem do ludzi świeckich, bo to jest istota dzisiaj kapłaństwa, żeby nie stać się kościołem urzędującym i obsługującym przychodzących do marketu kościoła, tak to powiem nieładnie, ludzi świeckich. Żeby uświadomić sobie, że jesteśmy, że biskup jest dla wiernych, z wiernymi razem jest chrześcijaninem i dla wiernych jest biskupem, po to, by cały kościół, przede wszystkim kościół ludzi świeckich, bo jest 99%, był tym narzędziem Chrystusa w zbawianiu świata, był jego nowym mistycznym ciałem. On to pokazywał. I myślę, że tego się można było nauczyć. Bezpośredniości kontaktu z ludźmi, bez kumplostwa, ale z zachowaniem właściwych ról, ale bez żadnej bariery, sztuczności, nie wiadomo co, celebrowania swojego biskupstwa. Natomiast jeśli chodzi o kapłanów, czy o księży i biskupów, na pewno się można było od niego nauczyć wizji, rozumienia Kościoła i budowania tego Kościoła całym swoim życiem przykładem. I to wszystkośmy chłonęli przez te pierwsze 11 lat jako klerycy i księża, w moim wypadku, a później widzieliśmy, jak on to potrafi robić, nie mówiąc, jak się trzeba modlić. Nie słyszałem kazania papieża, żeby rozbierał na kawałki Ojcze Nasz, czy rozbierał różaniec, poza tym, że pisał atortację o różańcu. Natomiast widać było, jak on mówił różaniec, kiedy go miał zawsze przy sobie, jak go mówił z ludźmi, jak go mówił prywatnie, jak w kaplicy, jak w ciszy. Ja to miałem wiele razy okazję widzieć. Widać było, jak się modlił w dziękczynieniu po Komunii Świętej. To po prostu, jak się modlił przy pielgrzymkach, mógł być tłum, wrzawa, dziennikarze, kamery. Nie przejmował się tym wszystkim, tylko się wyłączał. I to był mistyk pod tym względem. I ten przykład jego modlitwy budował. I kto to widział, kto to potrafił wchłonąć, ten się czegoś uczył. Oczywiście mistrza nigdy nie dogonił, bo on był tutaj pod wieloma względami przykładem niedościgłym, ale to była jego edukacja. Zresztą ja myślę, że to był także jeden z głównych powodów, dla którego on nie, mimo wieku nie stracił młodzieży. Bo się nie zachowywał tak jak nie jeden stary człowiek, który mianowicie wszystkie przemówienia do młodych zaczyna, a jak myśmy byli młodzi, jaki świat był świetny,
święta. Nieprawda, był taki sam jak dzisiaj, tylko że po prostu młodzież się zmienia, myśmy też byli inni. Papież nie moralizował, nie wytykał, nigdy nie mówił: Jezus, jak wam przekażą ten świat, czy jak wy go przejmiecie, to się zwali, bo wiedział, że się nie zwali i dlatego mówił zawsze i mówił to z pokryciem: wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, w waszych rękach będzie przyszłość tego świata i Kościoła, musicie być przygotowani do tego, zrobicie to inaczej, ale zrobicie to równie dobrze, jakby, a może nawet lepiej. I to nie znaczy, że się nie martwił o młodzież, że się nie bał o to, że może oni są za bardzo narażeni na relatywizm, za mało postawieni na fundamencie moralnym, ale mówił to zawsze pozytywne, także wtedy, kiedy stawiał wymagania i kiedy młodym mówił: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To znaczy, mnie się wydaje, że z punktu widzenia tak zwanej bliskości Polski, niewątpliwie pielgrzymki papieskiej, to powiem wprost trzy. Pierwsza 79, nawet chyba sobie, jak tak słucham dzisiaj, kiedy się kłócą o Solidarność 80 roku, szarpią to, zwalają autorytety, kiedy się zastanawiają, kto to ma większe zasługi i tak dalej, to sobie myślę: panowie, przypiszcie największą zasługę papieżowi i starajcie się być sługami nieużytecznymi Boga i tego, co przez Pana Boga stało się w środkowej Europie. Bo niewątpliwie pielgrzymka 79, jej rośnięcie, które wyraziło się 2 milionami w Krakowie, gdzie ludzie byli w tamtym czasie zastraszeni, bali się, nie czuli się wolni, wszędzie się czuli zagrożeni, nagle przy papieżu, przy Eucharystii poczuli się wolni, to zaowocowało rok później pierwszą Solidarnością i walką o godność człowieka, którą papież podpierał, popierał, wyzwolił. I wszystkie kory, nie kory i wszystkie inne rzeczy są ważne, ale trzeba pamiętać, że gdyby nie było tego zapalnika papieża i pielgrzymki 79, to pewnie byśmy długo jeszcze czekali na to, co się stało. A więc zamiast się kłócić dzisiaj i sprzeczać o różne rzeczy, to wklęknąć z wdzięcznością przed Panem Bogiem i podziękować Mu za to, a równocześnie podziękować za papieża Polaka i za to, co zrobił. Druga pielgrzymka to było 83. Moim zdaniem to było no niezwykle ważne, to chociażby chodził przed ciemną doliną, zła się nie dosięgnie, bo Pan jest z Tobą. Ten psalm ciągle powtarzany: pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, w stanie wojennym. Kiedy byli zamknięci, internowani, czołgi na ulicach i tak dalej, zabici, ten papież, który domaga się wolności, a równocześnie jest tak roztropny i tak mądry, żeby, broń Boże, nie dolać oliwy do ognia, tylko załagodzić to wszystko i doprowadzić powoli drugą pielgrzymką, jeszcze potem 87, w stanie wojennym, do zamknięcia tego wszystkiego, co było dramatyczne. I trzecia to ta ostatnia pielgrzymka. Wszystkie były ważne, bo ważne były pielgrzymki 97-9, które przemierzył całą Polskę i zdrowiem przypłacał, bo nie pojawił się na Błoniach, bo przyjechał tak zmęczony do Krakowa po całej trasie, ale 2005, kiedy przywiózł orędzie miłosierdzia, poświęcił Łagiewniki i to zostało po nim, jak wiele innych rzeczy, na stałe. Przy tym wyczuwało się tę atmosferę pożegnania z Polską, pożegnania z Kościołem i w Łagiewnikach, a zwłaszcza w Kalwarii: módlcie się za mnie w życiu i po śmierci, te wszystkie słowa. I ten wzrok na schodkach samolotu, kiedy odjeżdżał, które wtedy odczytywałem i dziś też odczytuję jako pożegnalny, jako w pełni świadomy, że jestem tu po raz ostatni i pewnie więcej tej Polski, tego Wawelu z Błoń Krakowskich i z lotniska w Balice nie będę już widział. To wszystko, moim zdaniem, to były te trzy wydarzenia niezwykle ważne. Oczywiście ważnych wydarzeń dotyczących różnych spraw świata, nauczania było bardzo dużo, ale no trudno tutaj wszystkie omawiać. Myślę, że nie w tym miejscu, nie jest na to czas, ale różni ludzie zrobią taki pejzaż całości, który jest potrzebny. Ja pamiętam takie zdarzenie, które pokazuje papieża z krwi i kości. To był rok 2002, ostatni dzień pielgrzymki tej przed wyjazdem do Kalwarii, ponieważ papież tydzień przedtem zażądał, poprosił, że jeszcze chciałby dodać do tego programu pielgrzymki 2 miejsca, w których nigdy nie był, czyli klasztor Kamedułów i klasztor w Tyńcu. Przesunęliśmy pewne sprawy, bo chciał także zobaczyć Tatry, zobaczyć Leskowiec, Wadowice z góry po Kalwarii. Poprzesuwaliśmy to, żeby to wszystko zmieścić przed pożegnaniem o 18. No ale mimo tego poprzesuwania program był ciasny, ponieważ Kalwaria była z udziałem niewielkiej liczby ludzi, limitowana jakby prywatną wizytą, więc mieliśmy tam w Kalwarii być
na godzinę 10, pół godziny 40 minut przejazdu samochodami. Więc mówię księdzu arcybiskupowi Dziwiszowi, że dobrze by było, żeby wyjechać jednak nie o 9:30, tylko o 9:30. To nam więcej czasu będzie na ten przelot nad Tatrami i tak dalej. No to idź powiedz papieżowi. Papież był wtedy już starym człowiekiem, była zrobiona osobna kaplica w jego pokoju. I rano, od rana się modlił od godziny 5 czy 5:30. Potem zjadł śniadanie około 7, bo mszy nie odprawia i wrócił do kaplicy. Tak jak to robił zawsze w Watykanie i na pielgrzymkach też, zatopiony w modlitwie, coś tam mówił, mruczał, godzinki, inne rzeczy. Podszedłem od tyłu, ale ksiądz do papieża, klęknąłem przy jego klęczniku, żeby mu to powiedzieć, a już ksiądz biskup, arcybiskup Dziwisz był za mną, bo wiedział, co może być, nie? Bo go znał. I ja mówię, Ojcze Święty, bo mamy taki program dzisiaj dłuższy troszkę, jak Ojciec Święty wie, dobrze by było, żebyśmy, a to była tak gdzieś godzina, myślę 8 wtedy, jak to mówiłem, żeby nie o 9:30, tylko o 9:30 wyjechać. I on wtedy rzeczywiście tak się zdenerwował, podniósł głos trochę, mianowicie mówi w ten sposób, że ja mam jeszcze tyle do modlitwy. Ciągle zmieniacie to, to. A pan ksiądz arcybiskup mówi mu z tyłu, Ojcze Święty, ale będzie w tym, w Kalwarii, w kaplicy czas na prywatną modlitwę. Zawsze tak mówicie. I to mówił tak, ja myślałem, że rzeczywiście na nas się obraził. A on za 0,5 sekundy mówi, no to pojedziemy. Dobrze. Ale to świadczy o tym, czym dla niego była modlitwa. On nie był zetatyzowany, to znaczy nie był odtąd dotąd księdzem, odtąd dotąd biskupem czy kardynałem, papieżem. On był cały, zawsze, wszędzie dla Kościoła i dyspozycyjny. I ta dyspozycyjność papieża, dyspozycyjność Wojtyły były dla mnie zawsze niedościgłym wzorem i chciałbym go w tym naśladować, w tym znaczeniu, żeby nie dzielić swojego czasu. To jest zaraz moje prywatne życie, a odtąd jestem biskupem czy arcybiskupem. No oczywiście to się nie zawsze udaje, natomiast jakoś tam próbuję to robić. On to miał w stopniu nadzwyczajnym i to wcale nie znaczy, że nie miał czasu. Jak chciał wyskoczyć także jako papież, czy na narty, czy na jakieś góry, dopóki mógł chodzić, ale to się obywało zawsze, że tak powiem, w tej funkcji papieskiej, którą pełnił, która nie była sprawowaniem funkcji, tylko była po prostu wejściem w rolę świętego Piotra, Piotra naszych czasów. Więc to, ta dyspozycyjność dla Kościoła, myślę, jest wzorem dla wszystkich i myślę, że ona jest wzorem także dla świeckich, żeby jako katolicy, kierując się Ewangelią, czyli nosząc Ewangelię w swoim sercu, byli nie na niby, tylko na całe swoje zaangażowanie dla rodziny, dla dzieci, dla swojej pracy z właściwym zachowaniem hierarchii wartości. Bez przestawiania tego, co najważniejsze, na drugi, trzeci plan. Dla mnie przede wszystkim to odchodzenie, ostatnie tygodnie, to zrezygnowanie z własnej woli, jeszcze kolejny szpital, czyli nie walka o życie za wszelką cenę, bądź wola Twoja wypowiedziane w ten sposób. Przejmująca, dla mnie najbardziej przejmująca była chwila, kiedy przy 14 stacji Drogi Krzyżowej, którą prowadził kardynał Ratzinger, przytulił się do tego krzyża w swojej kaplicy, patrząc już tylko przez telewizję. No i to wszystko się działo już przecież na tydzień przed śmiercią. Potem ta niemoc wypowiedzenia słów święta z okna, widać to takie zniecierpliwienie papieża, bo chciał tym ludziom coś powiedzieć. Potem jeszcze środa. Zamiast audiencji ta próba wypowiedzi nieudana, więc to wszystko to był ten dramat walczenia o to, żeby być do końca potrzebnym, do końca Kościołowi potrzebnym, Panu Bogu potrzebnym, a równocześnie siły gasły. No i potem ten sam dzień umierania wzorcowy, chciałoby się powiedzieć, i wiatek, i msza święta, i droga krzyżowa. To wszystko jest przykładem na to, że nie tylko mówił o chorobie, o cierpieniu, nie tylko odwiedzał chorych, ale potrafił zaświadczyć o tym i zrobić ze swojego umierania nie pokazową, ale wielką katechezę cierpienia. Natomiast to, że media to pokazały, to jest sprawa piękna, wspaniała mediów, zrobiły to z szacunkiem, natomiast pokazały współczesnemu człowiekowi, jak należy patrzeć na swoje odchodzenie i na swoją śmierć. I wtedy, kiedy żył, zawsze to mówiłem i teraz też to mówię, myślałem, że to jest, jeżeli istotą świętości jest zjednoczenie z Panem Bogiem, a nie bezgrzeszność, bo świętość nie znaczy bezgrzeszność. Świętość polega na tym, że święci, tacy jak Augustyn, każdy inny, ci nawet wielcy grzesznicy, wiedzieli, gdzie z grzechem iść i co z nim robić, do kogo go przynosić i jak się nawracać.
Więc w sensie takim świętość jako zjednoczenie z Chrystusem, zjednoczenie z Bogiem już tu na ziemi we wszystkim, co robię, to absolutnie byłem przekonany, że papież jest święty. Natomiast nie przyjmuję do wiadomości takich stwierdzeń, które czasem słyszę, że papież nikogo nie skrzywdził, nikogo nie obraził. To jest nieprawda, bo nie na tym polega świętość. Natomiast w momencie śmierci, w momencie bycia przy trumnie, a teraz przy tym przygrobie, nigdy mi nie przychodzi na myśl modlić się za zbawienie czy za papieża. Wyczuwałem w swojej modlitwie, że trzeba się modlić przez niego do Pana Boga. A to znaczy, że wierzę w to, że on jest święty, że jest po stronie zbawionych. A sprawa tego, czy zostanie to ogłoszone za miesiąc, czy za rok, czy za dwa, jest wtórna. Dlatego, że to jest potwierdzenie urzędowe przez Kościół tego, co jest w rzeczywistości. To nie Kościół przez beatyfikację przenosi człowieka z czysta do nieba. To się dokonuje przez miłosierdzie Boga. Natomiast Kościół ogłasza przy niektórych, którzy mogą być i powinni być wzorami dla innych, ogłasza niektórych błogosławionymi czy świętymi, ale sam fakt, rzeczywistość świętości jest ontyczna w znaczeniu tym, że człowiek na tę drogę wchodzi przez chrzest, nią idzie i dochodzi. I w tym znaczeniu wierzę, że doszedł. Natomiast jeśli chodzi o to wzór do naśladowania, to właśnie bardzo przestrzegam w siebie i wszystkich, żeby nie idealizować osoby papieża. Pokazać, że to był z krwi i kości człowiek dobry, mądry, mający swoje piękne cechy, mający swoje ludzkie cechy charakteru, tak jak z tą modlitwą przed Kalwarią, na którą wyjeżdżał. Ja to będę głośno mówił, żeby nie pokazywać, broń Boże, nigdy papieża, że to był tak papież ze złożonymi tylko rączkami. On był człowiekiem, który reagował, który walczył o swoje priorytety duchowe, czasem nawet używając podniesionego głosu.